Hej, witam was drodzy widzowie bardzo serdecznie z tej strony Ruki 3. Jako, że nie było ostatnio zbyt wielu filmów, ponieważ jak mówiłem w ostatnim audiologu pracuję nad większym projektem, postanowiłem coś jednak dla was nagrać. Dzisiaj mam głośniejszy dzień, więc bez problemu się wyrobię. Na czym będzie polegał poradnik? Chodzi o to, że chciałbym wam pokazać, jak stworzyć w Cinemie taką pelerynkę 3D, jak na przykład miał Kapitan Sparkles w tym Fallen Kingdom. Kojarzycie pewnie na 100%, kojarzycie ten teledysk, ten król miał taką pelerynkę. Nie coś w tym stylu, oczywiście Cinema ma ten symulację ubrania, ma bardzo słabą w porównaniu do Mai, przynajmniej mi się tak wydaje. Nie wiem, czy to jest prawda, ale no cóż. No i przepraszam was, jeżeli będzie słyszeć piski, świnki morskie, ale nie wiem, pewnie chcę jeść albo pić. A cicho tam. Dobra. Nie znalazłem nigdzie takiego palnika. Nie wiem, czemu, nie wiem, czy po prostu ja nie umiem szukać, czy po prostu tego nie ma, dlatego ja dla was go kręcę. Żeby bardziej pokazać, o co chodzi, to zobaczcie, to jest animacja, którą dla was tworzę. Część, przynajmniej urywek, zobaczcie na koszulę postaci. Ona się rusza. No, ona jest po prostu poddana tej symulacji ubrania. Fizyka, dynamika, etc. Takie główne pierdoły, nie? Dobra. Użyjemy riga postaci, który jest dostępny za darmo. Wystarczy, że wpiszecie w Google Steve Rig by Wedleon. Chyba tak się czyta, nie wiem. Wedleon, jakoś tak. No, piszecie to na Minecraft Forum albo na YouTubie, na pewno wam wyskoczy. Jest on darmowy i nie powinno być z tym żadnych problemów. Dobrze, a więc tak. Co teraz mamy zrobić? Mamy nasz rig i rozsuwamy sobie to drzewko, body part, tors, czyli tors naszej postaci, widzicie. Kopiujemy Ctrl-C, Ctrl-V, usuwamy skórę i mamy po prostu sam bloczek. Co teraz robimy, to tworzymy nowy materiał. Znajdujemy sobie osobnego skina, w którym mamy naszą pelerynkę. Nie może być to ten sam. To znaczy, zróbcie sobie dwa skiny. Jeden z pelerynką, drugi bez pelerynki, żeby to jakoś wyglądało, rozumiecie? I teraz wrzucacie sobie swój skin z pelerynką, ja akurat mam taki. Nie. Propkowanie dajemy na brak, żeby nie był rozmazany. Wchodzimy w alfa, chociaż tutaj nie powinno być to zbyt potrzebne. A na wszelki wypadek i tak nie zaszkodzi. Tutaj też próbkowanie dajemy na brak. Usuwamy połysk, to wiadomo. I ten materiał przerzucamy sobie na nowo, na skopiowany tors. Ok? Nie, sorka, przepraszam, nie tu. Podmieniamy je. Widzicie, że te materiały w prawym górnym rogu. Przy innych rigach akurat nie jest konieczne. Przynajmniej nie przy wszystkich. Ja na przykład używam riga, który stworzył Anisfigio. Zresztą polecam bardzo jego kanał, może nawet zobaczycie w opisie. Zajebiste kolej rzeczy robi. Ok, no to mamy nasz torsik, możemy go sobie wysunąć. To jest nasza koszulka, ja ją wytnę zaraz. Ale mi się tego ganie sekundkę. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, jeżeli sobie naleję picia i będę do was. Dobra, pracę, wróciłem do szkoły, więc. O, tym bark. Ok, dobra. Pierwszym problemem, który napotykamy w tym rigu, jest to, że nasz tors ma tylko, jakby to powiedzieć, dwa poligony. Jeżeli tak to mogę nazwać, nie wiem, jeszcze dobrze nie znam tego języka specjalistycznego. Gdy coś z Cinemy się uczy i na przykład modelowania jeszcze jako tako nie znam. Właściwie do tego, jak doszedłem do tego w ten sposób, jak właściwie ten Sfidger robił poradnik, ale o tym nie będziemy teraz gadać. Tak samo jak to, pelerynka, możemy robić włosy, możemy robić spodnie, chociaż nie wiem, czy ktoś będzie robił takie spodnie, nie wiem, ale w każdym razie włosy też tak można robić. Zaznaczamy sobie nasz tors, siatka, komendy, podziel. I dzielimy dotąd, aż będzie mniej więcej jeden poligon, jeden piksel. Minecraftowy oczywiście. Siatka, komendy, podziel. No, jest git. Zaznaczamy sobie nasz wybór dynamiczny, tą strzałkę. Przytrzymujemy Shift i zaznaczamy elementy, które trzeba wyciąć.
żeby powstała nasza koszula. Co jest? No to jeszcze tu kawałek. No. Tu. Górę na szyję. Gdzie tu jesteś? Tu jesteś. Tyle. Dół. O, jest git, dobra. Cały dół. I jest, finito. Delete, usuwamy i jest. Teraz, żeby nam było łatwiej, usuwamy sobie, to znaczy usuwamy, włączamy z podglądu głowę i obie ręce. Tak, ja klikamy sobie po prostu na tą górne kółko. Nasz torsik przesuwamy, a zaznaczamy jeszcze ten, zaznaczamy jeszcze znowu na... Co to jest właściwie? Tryb narzędzia, no. Przesuwamy sobie, dopasowujemy do naszego skina. Możemy to troszkę zwiększyć, nawet musimy troszkę zwiększyć, ponieważ to z wielkości skina i byłby potem problem. Czyli zwiększamy sobie odrobinkę. O, ok. Dopasowujemy. Jest. Jest, dobrze. Teraz klikając w tors, szukamy takich dwukropek po lewej stronie. Jak to się nazywa dokładnie? Tryb punktów, dobra, tryb punktów. Przytrzymujemy shift, jeszcze klikamy na wybory dynamiczne, przytrzymujemy shift i zaznaczamy kropeczki, do których ma być przyczepione nasz koszulka, czyli po prostu tam, gdzie zaznaczymy te kropki, to one będą jakby przyczepiać naszą koszulę do tłowia. Jeżeli zaznaczymy gdzieś, gdzie nie powinniśmy, to przytrzymujemy Ctrl i klikamy w to, to wtedy się usunie. Ok, jeszcze tutaj. Tutaj. Wszędzie na górze. Gdzieś tu jeszcze chyba kropkę postawię. Tu postawię kropkę. Tak, no i teraz sama góra nie wystarcza, ponieważ jeszcze nie chcę, żeby mu się pod pachami ruszało, że tak powiem, bo tam ma przecież te, tam ma ręce i to byłby potem, to tak dziwnie by wyglądało, dlatego ja tutaj zaznaczę sobie też, ok, jeszcze kawałek niżej, tak, no powiedzmy, że tyle wystarczy, tutaj też zaznaczę. Nie wiem, dotąd chyba miałem. Tutaj i. Okej, okay, jeszcze plecy. Tutaj to akurat już dlatego zaznaczycie, to jest jak chcecie. Ja nie lubię, jak za dużo mu tu lata, ponieważ to potem lubi się bagować i. I tak to dziwnie potem wygląda. Tak samo przód. Okay. Z tego, co widzę. Okej, jest. W porządku. Wezmę, że tyle wystarczy. Klikamy prawym przyciskiem na nasz tors. Zakładki symulacji. Ubranie. Znowu klikamy zakładki symulacji, pasek ubranie. Klikamy na pasek ubranie, tam gdzie jest pasek włącz, bierzemy tors, ten oryginalny tors, przerzucamy i punkty ustal. I to nam przyczepia te punkty do torsu. Jeszcze raz sobie kliknę na wszelki wypadek. Ok, jest super i teraz jeżeli byśmy to puścili, to nasza koszula byłaby taka bardzo prosta, prawda? Taka, wiecie, taka... No nie minecraftowa, no prosta po prostu. Taka bez tych bez grubości. Boże, co ja pieprzę. Dobra, ale żeby to zmienić. Zakładka obiektu. Model, okej. Okay. Klikamy w tors. Okno, dostosowanie, menadżer poleceń. Nazwa filtru, wpisujemy cloth. I tu już nam wyskoczy cloth norms. Klikamy dwa razy. Nasz tors przerzucamy pod cloth norms.
książki. Co się teraz stało? Jeszcze się właściwie nic nie stało, troszkę tylko tutaj te ramienia wybrzuszyło. Jeżeli chcemy, żeby to było bardziej dokładne, możemy zwiększać podziały. Pamiętajcie tylko, że zwiększanie podziałów skutkuje tym, że to się wszystko wolniej renderuje i wszystko wolniej działa. Widzicie, będzie bardziej dokładne, będzie więcej zagięć i tak dalej. Ja akurat dostaję na 1. Można też ustawić na 0, wtedy jest już takie ekstremalne. Zresztą w tym momencie, jak wam puszczam, to chyba było na 0 ustawione, ale się nie mylę. Mamy na 1. I mamy grubość. Zwiększamy grubość. Wezmę na 2 cm i zobaczcie, że zrobiło się grubsze. Patrzcie, widzicie? Zwiększa nam się grubość naszej koszuli. Lub włosów, lub czego tam chcecie. Teraz zobaczcie, puścimy to. Wygląda to w ten sposób. No, wygląda to średnio, ale już symulacja jest. Co teraz musimy zrobić? Żeby ta pelerynka odbijała się, żeby nie wlatywała w ciało, co musimy zrobić? Musimy kliknąć na tors, prawy przycisk, zakładki symulacji, generator zderzeń, ubrania. I teraz przytrzymując Ctrl dodajemy to do nóg. Ja do rąk dodałem co prawda w tej swojej animacji, ale potem to usunąłem, ponieważ to się lubiło przyczepiać do tych rąk i zaczęło się to bugować i robiło takie różne dziwne, śmieszne rzeczy. I teraz puśćmy. Aha, wyskoczyło do góry, czyli gdzieś ta nasza pelerynka musi siedzieć wewnątrz torsu. Włączę engine ubrania. Cię to może tykać. Okej, tu nie dotyka. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tu nie dotyka. Tu też chyba nie dotyka. Tu też nie dotyka. A jak u góry? Tu też chyba nie dotyka. Włączę engine ubrania i puśćmy. O! Zobaczcie, naprawiło się. Już działa wszystko ładnie, pięknie. Puśćmy od początku. Jest. No i jeżeli chcemy, żeby ona nie leciała tak bardzo w dół, to wchodzimy sobie w siły, grawitację, możemy zmniejszyć na minus 5 na przykład. Puśćmy sobie, o, już jest lepiej. Możemy włączać wiatr, tutaj macie wszystko opisane, to już się tym musicie bawić jak chcecie. Jeszcze coś wam miałem powiedzieć. Jeszcze wam przedstawię jedną rzecz, żeby pokazać wam jak to działa. A włączmy sobie głowę. Włączmy sobie ręce. Okej. I teraz weźmy sobie taką normalną animację. Coś tu się stało? Nie. Weźmy sobie, że nasza postać... A, jeszcze to klowno lub sobie przerzućmy do klow palca, żeby... do body parts, żeby było łatwiej. I teraz pokażę wam, jak to działa. Przesuńmy sobie. O. Nie bójcie się, co zobaczycie, bo zobaczcie, to robi się coś takiego. Ale to, jeżeli cofniemy na zerową klatkę, wraca do normy, ponieważ to jest stan początkowy ubrania. Zaraz wam wytłumaczę, o co tym chodzi z tym stanem początkowym ubrania. Okej. Okay. Pójdźmy to do przodu. Bum. Widzicie? Nasza koszula jest podana z symulacji ubrania. Good. I wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć zamierzony efekt. Usuńmy sobie ten ruch. I teraz, co jeżeli na przykład mamy ten model i chcemy go sobie przenieść gdzie indziej? Jeżeli go przeniesiemy gdzie indziej, to... Fuck. To robi się coś takiego. Boom. Widzicie? Co musimy zrobić, żeby temu zapobiec? Fuck. Scope. Ctrl Z. Okej. Okay. Co musimy zrobić, żeby temu zapobiec? Ano. Musimy wejść w symulację ubrania. Ten ubranie, wyrażenie i tak dalej. Ekspresję ubrania. Prop simulation, jak to nam woli. Wchodzimy w zakładka. Wyłączamy engine ubrania. Przesuwamy gdzie chcemy.
Wezmy chcę tam. Teraz wchodzimy w garderoba. Stan początkowy zdefiniuj. Włączamy engine ubrania i działa. Jest w porządku. Jeżeli chcemy, żeby nam przyspieszyło, wiecie, jak zrobiliśmy animację i chcemy zrobić podgląd, a nam nie przez koszulkę, to możemy sobie obliczyć kaszę i wtedy nam to wszystko raczej będzie płynniej działać. No, to by było chyba tyle z tego poradnika. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jakby były pytania, to używam programu Cinema 4D R13, jak widzicie w lewym górnym rogu. Nie R14, nie R12, R13. Długo musiałem się do tego przekonywać. No nic, to by było chyba na tyle. Jeżeli będziecie chcieli jakieś poradniki z Cinemy, z Minecrafta, z animacji, to proszę pisać. Oczywiście no nie zrobię wam poradnika, jak stworzyć model, ponieważ nie umiem rigować. No model mogę stworzyć, ale nie umiem rigować, ja się muszę tego nauczyć. Wiem, że się muszę tego nauczyć, ale mi się po prostu nie chce, nie mam czasu i w ogóle. No i rozwojem są ołówek. Dobra, no to dziękuję wam wszystkim za oglądanie i do usłyszenia.